Witamy w kolejnym programie. W dzisiejszym magazynie pokażemy relacje z targów ślubnych, które odbyły się na warszawskim Torwarze. Zapoznamy się z najnowszymi propozycjami kreatorów i designerów mody ślubnej. Na wstępie jednak zaczniemy od rozgrzewki i kilku ćwiczeń, które ładnie wyrzeźbią nasze ciała. Serdecznie zapraszamy! Pamiętano o oddychaniu. Great fun! W fitnessie i wszelkiego rodzaju ćwiczeniach rekreacyjnych ważna jest systematyczność. Zachęcamy do ćwiczenia w domu przynajmniej dwa razy w tygodniu przez około 20 minut. Pięta to podklaska. Czym jest fitness? Fitness jest to nie tylko sposób ćwiczeń, ale także sposób na życie, dzięki któremu możemy poprawić nie tylko swoją kondycję fizyczną, ukształtować sylwetkę, ale także chodzi tutaj o sposób odżywiania się, o higienę, o to, żeby człowiek miał lepsze samopoczucie. Ćwiczenia z piłkami mogą nam posłużyć do wzmocnienia różnych partii mięśni, m.in. pośladków, wewnętrznej części łód, mięśni brzucha oraz mięśni rąk. Ćwiczenia z gumami mają na celu wzmocnienie mięśni rąk. Fitness jest bardzo popularną formą sportu. Dzięki treningom zrzucimy zbędne kilogramy, ukształtujemy sylwetkę, a wysiłek fizyczny pomoże nam pozbyć się stresu i poprawi nasze samopoczucie. Będziemy uczyć się podstawowych kroków fitness. Będą to ćwiczenia kształtujące pośladki, uda, mięśnie, brzucha, także rąk. Ważne jest, żeby zanim się zacznie ćwiczyć, zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć, czy szczupłą sylwetkę, czy chcemy poprawić kondycję, czy chcemy mięśnie ukształtować, czy po prostu dla siebie po prostu. My zapraszamy bardzo serdecznie do przyłączenia się do ćwiczeń z nami. Zapraszam wszystkie panie i panów przed telewizorem do tego, aby poprawić swoją kondycję i ćwiczyć razem z naszą instruktorką Kasią. Ćwiczenia, które widzą Państwo w tej chwili, to choreografia, której poszczególne elementy będziemy omawiać w kolejnych programach. Cztery kolana. Zachęcamy Państwa do wspólnych ćwiczeń w trakcie emisji poszczególnych zajęć. Cztery kolana.
teraz przeniesiemy się na Torwar, gdzie podczas targów mogliśmy zapoznać się z ofertą firm z branży ślubnej. Jesteśmy na targach ślubnych, na Torwarze. Piękne suknie, piękne akcesoria, która to już jest edycja. To jest trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Mody Ślubnej Torwar, w tej chwili 2007. Kiedy pani wpadła na ten pomysł, żeby zebrać różnego rodzaju producentów, wystawców i zorganizować tego typu imprezę, która pozwoli właściwie młodym parom zaopatrzyć się od początku do końca, zorganizować swoje wesele itd., itd. Ten pomysł właściwie zrodził się od samego początku, w momencie kiedy rozpoczynaliśmy wydawanie mody na ślub. To była po prostu potrzeba i branży, i nasza również, żeby zainicjować coś, co będzie tak naprawdę kompendium wiedzy o tym, co robimy, czym się zajmujemy, czym tak naprawdę branża pod tytułem ślub się... Na czym się koncentruje? To są nie tylko suknie ślubne, ale również okołobranża. Czyli tak jak słyszymy w tle zespoły muzyczne, to są również styliści, to są samochody do ślubu, to są fotografowie, to są floryści, to są również przede wszystkim, bo panna młoda suknia, ale również i garnitur, prawda? Więc również są tego typu wystawcy. Złoto, wszystko co się wiąże z modą ślubną. I z zapotrzebowaniem, jeśli chodzi o dalej wesele, bo to jest również restauracja, dom weselny. Jeszcze raz wracając do pomysłu, to znaczy najpierw była prasa, wydawnictwo Ślub, czy tam moda, tak, moda na ślub, a dopiero potem kontynuacją są te targi. Zauważyliśmy, że tutaj nie tylko są firmy warszawskie, około warszawskie, tylko z Grudziądza, z Rzeszowa, czyli można powiedzieć cała Polska. Tu jest cała Polska, bo to są tak naprawdę również i targi hurtowe, producenckie, gdzie wystawiają się wystawcy z całej Polski, ale ja również chciałabym zauważyć, że tu są wystawcy przede wszystkim z Europy, jak też i ze Stanów, bo są na przykład... Jest firma Demetrios, która w tej chwili u nas tutaj na festiwalu pokazuje najnowszą swoją kolekcję na rok 2007. Jest to firma, która jest bardzo innowacyjna, jeśli chodzi o suknie ślubne. Dlatego też postanowiliśmy wespół z tą firmą pokazać ich osiągnięcia i ich propozycje na rok 2007. Oni mają tutaj główny pokaz. Kreujecie na pewno modę ślubną. W kilku słowach, jak powinna wyglądać para młoda? Para młoda powinna wyglądać przede wszystkim stosownie do tego, jak wygląda i stosownie do miejsca, w którym będzie zawierany związek małżeński. Bo para młoda to jest obraz pani i pana. Pani wygląda pięknie w białej sukience lub w ekrilu, w jakiejś kolorowej, którą sobie wybierze, a pan ma wyglądać stosownie do panny młodej. I następna edycja kiedy? Następna edycja za rok. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że my jesteśmy organizatorem kolejnych targów w Pałacu Kultury, gdzie jest to już wydanie takie bardziej okrojone, powiedzmy, do Warszawy i do okolic. I to jest Pałac Kultury i Nauki w marcu. Zapraszam. Przygotowania do tego wydarzenia są skrupulatnie i szczegółowo planowane z długim wyprzedzeniem. Każda panna młoda chce wyglądać najpiękniej, dlatego wybór tej jednej i wyjątkowej kreacji jest jednym z najprzyjemniejszych elementów tych przygotowań. My przybliżymy Państwu propozycję jednej z firm tworzących suknie ślubne – pracowni Ines. Firma istnieje już prawie 20 lat. Jestem założycielem firmy. Moim marzeniem od młodych już lat było mieć salon mody ślubnej. Od dzieciństwa marzyłam i moje marzenie się spełniło. Przygotowanie moje zawdzięczam mojej mamie, która mi przygotowała już łączenie kolorystyki, odpowiedni kolor do odpowiedniej urody, odpowiedni model do odpowiedniej sylwetki klientki. To mi bardzo pomogło w projektowaniu. Projektuję i również mam dwóch projektantów. Ja nazywam się Dariusz Ceglarek, przedstawiam moją koleżankę Monikę Szarmach. Jesteśmy projektantami firmy Ines.
projektujemy suknie wieczorowe oraz ślubne, głównie ślubne. Kierujemy się najnowszymi trendami, organizujemy w tym roku. Główną cechą tych trendów w tym roku, jakie możemy zauważyć, są na pewno większość odkrytych elementów ciała u panny młodej, jak i również ważnym elementem jest kolorystyka, która jest dość bogata, nietypowa wręcz bym powiedział, jeśli chodzi o suknie ślubne, ale zachęcająca i przyciągająca oko. Jeśli już samo to, że panna młoda w danym momencie, akurat w tym wyjątkowym dniu, ma wyglądać wyjątkowo, to tą wyjątkowością jeszcze dodatkowo jest właśnie kolor, który występuje w tym roku w pełnej gamie. Zauważyć również można akcenty, kontrasty występujące w danych modelach sukien, jak również dodatkowe jakieś elementy zdobienia, hafty i różne wiązania dość awangardowe, no i mnóstwo innych dodatkowych jakichś elementów. Jak można zauważyć, w naszym salonie przeważają biele, kremy. Jest również troszeczkę awangardy w złocie, beżach, ale to już takie delikatne akcenty dodatkowe tylko do dołożenia. Ewentualnie jakieś kompozycje kwiatowe wykonane właśnie w tych kolorach, ale najczęściej właśnie biele, kremy. Co innego, jeśli można zauważyć w trendach innych salonów. Mam tutaj na myśli kolory takie jak pomarańcz, zieleń, ale tylko i wyłącznie występujące w akcentach i kontrastach danych sukien. Są one łączone też najczęściej właśnie z bielą kremem, ewentualnie jakimiś beżami, przeplatane między kolorem, właśnie żeby zaakcentować w danej sukni ten dany motyw. Jak również hafty, jakieś koronki, one również są zaakcentowane delikatnie tymi kolorami. Jednym właśnie z akcentów przeważających w tegorocznych sukniach ślubnych, który można dość zauważyć, jest dość wyrazisty, jest właśnie odkrywanie danych części ciała. Mam tutaj na myśli przeźroczyste gorsety, dość wydekoltowane suknie, wydekoltowane również z przodu, jak i z tyłu, z dodatkowymi jakimiś drobnymi elementami wiązań, ale również wiązania są bardzo delikatne, przez co całość jest dość wyraźnie odkryta. Chodzi tutaj przeważnie o część górną, jak również zdarzają się również dość często suknie krótkie, przechodzące z tyłu w długie, przechodzące na bok, suknie asymetryczne, choć również są suknie symetryczne, gdzie wszystko jest równolegle rozłożone w danej sukni, czyli przedstawienie nóg, które zaakcentowane są właśnie bardzo delikatnie wysokimi, na przykład powiedzmy kozaczkami lub jakieś delikatne pantofle wiązane po same kolano. Główną cechą, jaka charakteryzuje nasz salon i przybyłe do niego klientki, jest różnorodność. To jest jakby nie było cecha podstawowa. Jak Państwo widzą, są u nas suknie nie tylko ślubne, ale również wieczorowe i właśnie to jest ta główna cecha tej różnorodności. Mamy przeróżne fasony na każdą indywidualną sylwetkę kobiecą. Jesteśmy doradcami również, jaką sama nazwa projektanci również doradzamy. W jakiej sukni, jakim fasonie sukni danej klientce będzie najlepiej, jak zatuszować jej ewentualne braki, jak doradzić, aby ta klientka wyglądała w tej sukni jeszcze bardziej okazale, żeby wyglądała w niej dobrze, żeby przede wszystkim czuła się w niej dobrze, bo podstawową rzeczą jest to, jak klientka do nas przychodzi, żeby wyjść od nas z suknią, w której będzie się czuła dobrze. Będzie się czuła w niej swobodnie i będzie dobrze w niej wyglądała. Klientka ma u nas bardzo duży wybór materiałów, które można jest na wglądzie właśnie u nas w salonie, gdzie może sobie przejrzeć, wybrać kolor pod własną indywidualny gust, pod własną sylwetkę. Doradzamy dużą gamę materiałów. Mamy materiały dobrej jakości, różne materiały, nie tylko na proste, skromne sukienki, ale również na suknie bogate. Mamy dużo materiałów właśnie pod sam temat sukien ślubnych, jak również sukien wieczorowych, wizytowych. Szyjemy nie tylko właśnie suknie ślubne, ale również jakieś stroje wizytowe, typu garsonki, spodiumy, kostiumy. Bardzo istotne w dopełnieniu całej stylizacji ślubnej są oczywiście dodatki. Pannom młodym, pobierającym się w okresie jesieni lub zimy, szczególnie polecamy nakrycia, etole i bolerka, które w swojej ofercie posiada m.in. firma Afrodyta. Jesteśmy na stoisku firmy Afrodyta Łódź. Różnego rodzaju wdzianka, okrycia, peleryny. Etole, szale. Więc to jak
Kiedy powstała firma? W roku 1997. Czyli już sporo, bo to już jest ponad 8, prawie 9, zbliża się dziesięciolecie. Wcześniej było troszeczkę takimi krokami wolniutkimi, tylko komunijne rzeczy. No a w tej chwili rozrosła się na komunijne, na ślubne i do chrztu również. Czyli firma się rozrasta powoli, z firmą od rynku łódzkiego podejrzewam już na ogólnopolski, bo jesteście w Warszawie. No na ogólnopolski, ale oprócz tego handlujemy również za granicą. A jakie kraje? Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina. Czyli Unia i poza Unią. Może nam Pani pokaże po prostu, co w tym sezonie powinno się nosić. Jest to bolerko z norki obszyte falbanką z tafty. Może być również falbanka z noreczki, może być gładkie bez falbanki. Takie są trzy fasony tego bolerka. To jest hit właściwie tego sezonu. Dzianeczko uszyte z liska, może być uszyte z norki, z każdego innego futra. No bardzo, bardzo dobrze się sprzedaje, w związku z tym, że bardzo dobrze leży na osobie, jest to twarzowe, dla każdej figury pasuje. Jest to etola z marabuta, z paskami strusia. Strus jest to właśnie takie drobne pióreczka, które wystają. Może być również taka sama etola bez strusia, jest wtedy gładsza dla tęższych pań. Jest to kurteczka z norki z kołnierzykiem baby. Może być również z liska, z innych futerek. Ważny jest fason, który tutaj przedstawiamy. Jest to bolerko z foki w kolorze takiego brudnego różu. W każdym innym kolorze może być uszyte. Może być bez kołnierzyka również. Także jest to fason z takich, który jest w tym sezonie, wydaje mi się, najmodniejszy. Produkujecie nie tylko dla dorosłych, nie tylko śluby, nie tylko karnawał. No bo tak patrzę w tej chwili na to, to żadna panienka by się, czy pani by się nie zmieściła. Produkujemy również dla niemowlaków i dla dzieci, czyli taką odzież komunijną. To jest dla niemowlaków bolerko wykończone, podobne jak bolerko damskie, też wykończone falbaneczką. Tu mamy dla niemowlaków kurteczkę, która jest rozszerzana, z noreczki uszyta. No, dzieci w tym pięknie wyglądają. Jest to z zasady odzież do chrztu. Czyli rozumiem, że tak. Rodzimy się, przychodzimy do Was, żenimy się, przychodzimy do Was. Nie, najpierw idziemy do komunii, przychodzimy do nas. Potem. Później żenimy się, przychodzimy do nas, idziemy na karnawał, przychodzimy do nas. Najlepszym podsumowaniem dzisiejszego programu będzie pokaz mody, w którym zobaczą Państwo wszystkie elementy garderoby ślubnej oraz kompletne stylizacje, czyli suknie, dodatki i fryzury. Przyjrzyjmy się zatem tym wszystkim propozycjom.
Wraz z nowym rokiem projektanci mody ślubnej zaprezentowali swoje nowe kolekcje. Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z tych pokazów. W tym romantycznym nastroju kończymy nasz program i zapraszamy na kolejny za tydzień o tej samej porze. Serdecznie zapraszamy.